Wraz z moimi kolegami w Kościele Mariackim w Gdańsku otrzymaliśmy święcenia kapłańskie. Aż trudno w to uwierzyć, że to było 20 lat temu. Dzisiaj Panu Bogu dziękuję za ten wielki dar, którego od Niego otrzymałem. Tę mszę świętą, co mówili parafianie, chrzciści, którzy dzisiaj pięknie także nam towarzyszą w modlitwie. I chcę prosić Pana Boga także o dalszą opiekę, o Boże błogosławieństwo, nie tylko dla mnie, ale dla całej naszej wspólnoty parafianów, której dane jest mi jakoś przewodzić na tym etapie jej historii. A zatem zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Ja dziękuję Panu Bogu za Jego dary, a Was proszę, kochani, abyście także pomodlili się w intencji moich kolegów, którzy pracują w różnych parafiach naszej archidiecezji. Jeden z moich kolegów pracuje w Austrii, w diecezji. Wszystkim szczególnie chciałbym złożyć życzenia w imieniu wspólnoty Kościoła Domowego. Z tej okazji właśnie takiej radosnej bardzo. Cieszymy się wszyscy, że jesteś z nami od samego początku swojego zaistnienia w naszej parafii. Dałeś na co dzień tyle dowodów swojego zaangażowania i miłości dla nas wszystkich, że to w nas owocuje. Szczególnie cenimy sobie Twoje zaangażowanie dla rodzin, dla młodych rodzin, żeby przygarnąć wszystkich do tego domu Ojca, który jest w naszej parafii, prawda? I z tego tytułu właśnie jesteśmy bardzo wdzięczni i życzymy na dalszej drodze umocnienia nas wszystkich w wierze i miłości do Boga, a no i do siebie, do sobie.
Dziękuję, jeszcze głos. Może jak to było dobre, że ksiądz proboszcz nie wygląda na taką rocznicę, bardzo młody. Ale życzę sobie wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że młode rodziny też widzą, co się rozwijają. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Połowa tych 20 lat, trochę więcej połowa, to praca Parafii Świętego imienia brata Alberta, z czego jestem bardzo szczęśliwy i dumny. Tak na marginesie powiem, że patrząc na statystyki, w naszej parafii nie ubywa wiele. Mamy wrażenie, że co roku troszkę więcej ludzi chodzi do kościoła, co nie jest taką tendencją w Polsce, ogólnopolską, a więc to jest nasza radość. Cieszymy się, że mamy dzieci, młodzież, która garnie się do kościoła. Chciałoby się, żeby było ich więcej. Staramy się, czynimy księża, siostry zakonne, aby rzeczywiście to Boże zaproszenie trafiało na podatny grunt i aby z tego rodziły się owoce. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy na co dzień mi pomagają, począwszy od panów, którzy tutaj są koło mnie, którzy zbierają na obiady dzisiaj, poprzez wszystkich, którzy działają w różnego rodzaju wspólnotach. Dwa tygodnie temu przeżywaliśmy wizytację. Proszę sobie wyobrazić, że wspólnot w naszej parafii, takich, które składały sprawozdania księdzu biskupowi, jest 27. To jest tak aż na co dzień tego nie widać, ale począwszy od tych najmłodszych, czyli od przedszkolaków, a skończywszy na naszych seniorach, na których mamy także różnego rodzaju zaproszenia. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj składali życzenia. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy na co dzień nam pomagają, czynnie, aktywnie angażując się. Bardzo pięknie dziękuję chórowi, który nam pięknie dzisiaj przygotował oprawę muzyczną i wszystkim wspólnotom. Trzeba było wiele wymieniać, więc pozwólcie, że wszystkim z całego serca będę życzył Bóg zabrać i szczęść Boże. To taki jeszcze ostatnie zdanie, to taki jubileusz, który tak trochę z przedłużeniem oka można przeżywać, ale chcę powiedzieć, że to są największe, piękniejsze momenty dla moich rodziców. Oni mają 83 lata, mama i tata. Żyją jeszcze, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Wczoraj odwiedziłem z okazji dnia mamy i cieszyliśmy się tym kolejnym jubileuszem. Chcę powiedzieć, że mam jeszcze brata księdza, który już ma pewnie prawie 29, prawie 30 lat jest księdzem, więc trochę więcej wydaje mi się, że uczę i pokornie słucham wszystkich podpowiedzi. Bardzo raz jeszcze wszystkim dziękuję i Panu błogosławiam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże wszystkim. Życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa. Teraz zróbcie zdjęcie. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez serce Maryi. Niech miłość i pokój w sercu Twoim gości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. To wszyscy to życzę. A co tam 20 lat? Ile macie życzliwie? 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Nie żyje nam, nie żyje nam, nie żyje nam. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam. Bardzo dziękuję wszystkim pięknym śpiewaniom.